Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim telefonie. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie nagrywam tego wcale telefonem i nie sądzę, że dzisiaj się pojawią przebitki z telefonu, ale kto to wie. W każdym razie chciałam wam powiedzieć, że dawno nie było odcinków vlogowych, więc dziś zabieram was na wycieczkę. Mam już spakowane graty i jedziemy na gorące źródła. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jedziemy do miejsca, w którym jeszcze nigdy nie byłam. Google Maps pokazuje mi, że mamy godzinę trasy. Ciekawa jestem, czy wyrobię się w tej godzinie, czy nie. Nie będę cię oczywiście spieszyć, dlatego że po co ryzykować. I przy okazji tego odcinka opowiem wam trochę, dlaczego zaczęłam nagrywać na YouTubie. Trochę wam opowiem o tym, co było największą taką decyzją, która zmieniła... Co było taką decyzją, która najbardziej zmieniła moje życie na lepsze. I odpowiem na kilka pytań, które zadaliście mi na Instagramie. Dlatego od razu reklamuję swój Instagram. Zapraszam serdecznie. Przy okazji zareklamuję również Instagram mojego sklepu hattihatti.pl, do którego przygotowuję już teraz kolekcję wiosenną, a już niedługo wysyłamy kolekcję zimową również prosto z Bali. No i zapraszam was też na grupę na Facebooku, do grupy na Facebooku, która nazywa się Pantinka. Wiem, że oryginalnie. Jeżeli nie będziecie mogli jej znaleźć, to oczywiście wrzucam link w opisie tego filmu. Na grupie jest fajnie, bo możemy sobie rozmawiać, dyskutować, tam też czasami wybieramy na przykład tematy odcinków albo wrzucam wam przedpremiery, więc warto jest się tam zapisać, mam takie wrażenie. Lubicie, kiedy pokazuję Zosię, więc Zosiu, Zosia tutaj jakieś ma ważne sprawy, trzeba poniuchać trochę. Zosia ostatnio się zrobiła bardzo niegrzeczna, wczoraj musiała dostać aż karę, dostała karnego jeżyka. Nie, ale tak serio, to teraz ją trochę bardziej trenowałam i przez chyba 3 tygodnie była po prostu jak aniołek i ostatnio przechodzi przez okres buntu. Ale nie poddam się, jeszcze zrobię z niej grzecznego pieska. Słyszałaś, Zosia, mam taką nadzieję. Dobra, zakładam maseczkę, zrobiłam sobie kawę na ten wyjazd, wzięłam butelkę z wodą, coś do opalania, kostium do przebrania się i mam nadzieję, że będzie super. To już chyba ostatnie moje nagrania na tym skuterze, dlatego że tak jak wam już kilkukrotnie wspominałam, planuję kupno swojego własnego skutera. Rozpoczęłam poszukiwania, ale w pierwszym salonie dowiedziałam się od właściciela, że białe N-Maxy, bo ja chcę kupić białego N-Maxa Yamaha, nie są aż takie fajne wcale jak czarne albo ciemnobrązowe. I pan próbował mnie usilnie przekonać, że najbardziej cool i najładniejsze są ciemnobrązowe. Przypuszczam, że ciemnobrązowe niezbyt dobrze mu schodzą po prostu. I też mieszkam na Bali 2 lata, w życiu nie widziałam ciemnobrązowego N-Maxa. Nikt tutaj w takim kolorze nie jeździ. Oczywiście wiadomo, że kolor nie jest najważniejszy, ale jeżeli już wydaje swoje pieniądze, to chce być zadowolona z zakupu. Sama trasa dzisiaj była całkiem przyjemna. Nie było aż takiego dużego ruchu, nie było zbyt dużo korków. Najpierw musiałam wyjechać z miasta. No zawsze przez miasta jeździ się mniej przyjemnie, ale później, o Jezu, jakie później zrobiły się piękne widoki. Palmy, pola ryżowe, wszędzie zielono, wszędzie pięknie. Nie jestem pewna, co tutaj się wydarzyło. Zrobiłam sobie krótką przerwę na kawę. Jestem gdzieś w polach ryżowych, a w ogóle tutaj, zobaczcie, rośnie papaja na drzewie. No i nie wiem, co się stało, dlatego że mój aparat się nie odpala. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś usterka. Teraz podłączyłam jeszcze go do ładowania, ale nie zapala się nawet takie światełko, które normalnie zapala się, kiedy ładuję z powerbanka, więc dziwna sprawa. I to akurat teraz, jak sobie pojechałam, słuchajcie, na wycieczkę, no. Niesprawiedliwość, ale mam telefon, którym też mogę nagrać i mam jeszcze Osmo Action? Osmo Pocket, Osmo Pocket, którym nagrywam z trasy trochę więcej, więc mam nadzieję, że i tak jakiś odcinek uda się nagrać. Póki co przyjemna trasa, zrobiło się trochę... Teraz jak stoję, to jest gorąco, jest upał, ale jak jeżdżę na skuterze, teraz jesteśmy w głębi wyspy, jesteśmy troszeczkę wyżej, to tutaj czasami momentami robi się nieco chłodniej, więc wzięłam na wszelki wypadek bluzę, mam zawiązaną w pasie. No natomiast teraz jak zaparkowałam na parkingu, to po prostu upał taki, że ho, ho. Fajnie będzie wskoczyć do tych źródeł, trzymajcie kciuki, żeby aparat zaczął działać. A tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają wioski w centralnej części wyspy. No jest dosyć ubogo.
I niestety akurat ta wioska, przez którą jechałam, strasznie dużo było śmieci tam. Dlatego też tym bardziej się cieszę, że teraz będziemy w Hati Hati produkować również ubrania i kostiumy kąpielowe. Niektóre z nich będą z recyklingu. Mam nadzieję, że to da jakąś taką pozytywną zmianę. No ale później, jak wyjechałam już z tej nieszczęsnej wioski, gdzie było tak dużo śmieci, to uwaga, uwaga, piesku, uważaj. Właśnie, trzeba uważać na psy, które pojawiają się czasami na trasie, bo one czasami schodzą z drogi, a czasami nie, więc zawsze, wiecie, ręka na hamulcach jest. No i już prawie jesteśmy na miejscu. Teraz jeszcze musimy przejechać przez taką dżunglę, troszeczkę stromo zaczyna się tutaj robić. Jak możecie zobaczyć, podróżowanie po Bali to zawsze są przygody. Nigdy nie jest nudno, ale to dobrze, ja lubię sobie jeździć właśnie po takich trasach. Teraz mój nowy skuter trochę rzuca kamerą, wybaczcie. I tak w miarę nieźle mi się poprzednie części, te takie bardziej stabilne, nagrały. No, ale mój nowy skuter będzie idealny na podróże. Troszeczkę ma lepszą przyczepność niż ten mój. Chociaż mój obecny skuter tak naprawdę wcale nie jest zły. No, dojechaliśmy na miejsce. I teraz muszę Wam powiedzieć, że Was oszukałam, bo powiedziałam Wam, że nigdy w życiu nie byłam w tym miejscu, ale okazuje się, że byłam tutaj kilka miesięcy temu. Nagrałam stąd nawet vloga, ale jeszcze go nie opublikowałam i chyba go już nie opublikuję, bo to był taki moment, że myślałam sobie, że jestem beznadziejna i moje vlogi są nudne. No, ale macie vloga z dzisiaj. O matko, ale radocha, działa mi aparat. A wiecie, co zrobiłam? Czasami te takie najprostsze rozwiązania są najlepsze, więc po prostu wyciągnęłam baterię i przedmuchałam ją. Dmuchnęłam tam do środka, żeby zobaczyć, czy może jakiś, nie wiem, jakiś paproch wleciał, czy coś takiego, i zadziałało. To trochę tak jak restart komputera, co? Że czasami wystarczy po prostu zrestartować i wszystkie problemy znikają. To brzmi głupio, ale to najczęściej pomaga. Pierwszy raz nagrywałam dzisiaj z trasy Osmo Pocket, więc zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam tutaj na sznurku zawieszone, schowałam sobie w trakcie jazdy pod moją bluzkę. No i jestem w środku takiej głuszy, takiej dżungli, powiedzmy. Teraz Was zabiorę do cudownego miejsca. Jeżeli jesteście ciekawi, ile czasu tutaj jechałam, to wynik całkiem niezły, dlatego że jechałam godzinę 15, godzinę 20 prawie. No to wydaje mi się, że nieźle, jak na fakt, że zrobiłam sobie krótką przerwę. No i oprócz tego jeszcze próbowałam odpalić kamerę, która przestała działać. Jezu, jak ja się cieszę, że ona działa. No bo wzięłam ze sobą właśnie jakieś mikrofony, miałam nadzieję, wiecie, że dzisiaj fajne rzeczy nagram. No i nagram, ale strach był. Tutaj jest kasa biletowa. Jest. Teraz zobaczymy, ile kosztuje, bo już nie pamiętam. Hi! Hello. Pokebar? Right. Yeah. How much? 45. Okay. Za bilet zapłaciłam 45 tysięcy, ale zostawiłam napiwek, więc zapłaciłam 50 tysięcy. Oczywiście, jak kupujecie bilety, to nie trzeba zostawiać napiwków, ale ja teraz w tych trudnych czasach to zawsze się staram zostawić. I spytałam się tego pana teraz, czy dużo ludzi dzisiaj przyszło. To powiedział, że nie ma nikogo, więc będę jedyną osobą na tych źródłach. Co w sumie do nagrania będzie fajne, ale szkoda ludzi tutaj, którzy pracują. Zobaczcie, jaka roślinność piękna. Dostałam od Was pytanie na Instagramie. Jak to się stało, że zaczęłaś nagrywać na YouTubie? No i właśnie dzisiaj będzie taki temat przewodni, gdzie powiem Wam troszeczkę na ten temat. I ja na YouTubie zaczęłam nagrywać z czystej ciekawości. Na YouTuba zaczęłam nagrywać z czystej ciekawości. Wylatywałam, to było tuż przed wylotem do Malezji. Nie kupiłam sobie żadnego sprzętu, poszłam na starówkę i pomyślałam sobie, a nagram jakieś, nie wiem, jakieś rzeczy, nawet nie gadałam wtedy, tylko nagrałam chyba Zamek Królewski i parę jeszcze innych rzeczy, miejsc tam ze starówki. Jakaś wystawa wtedy była, ale już nie pamiętam. No i wróciłam do domu, odpaliłam jakiś program do montażu i pomyślałam sobie, Jezu, jakie to jest trudne. I wtedy też zauważyłam, że część nagrań miałam pionowo, część poziomo, więc w ogóle nie miałam zielonego pojęcia, co robię. Ale pomyślałam sobie, a zobaczę, jak to się nagrywa, zobaczę. O kurczę, chyba sprawdzają bilety. O, są jacyś ludzie. A mi pan mówił, że nikogo nie ma. Chyba, że to może... A nie, bo tam jeszcze, dobra, to jacyś ludzie ze sklepu, sorki, za off topic. No i pomyślałam sobie, dobra, to nie jest łatwa sprawa. Tak wtedy myślałam, to nie jest prawda. To jest całkiem łatwa sprawa, sorry. I stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł, żeby zacząć nagrywać moją podróż do Malezji. Dlatego, że wtedy wyjeżdżałam właśnie... To była jedna z takich...
też szalonych decyzji, ten mój wyjazd do Malezji, dlatego że ja nie pojechałam tam mając kontrakt z agencją, tylko po prostu sama stwierdziłam, a pojadę. Nie mieszkałam nigdy wcześniej w Malezji, raz byłam na 3 dni, opowiadałam Wam, pojechałam z Singapuru na 1 pokaz. No i właśnie zaczęłam wtedy nagrywać podczas tej podróży. Chyba nagrałam całą podróż z Polski do Kuala Lumpur, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam, czy wrzuciłam ten odcinek na YouTube'a, czy nie. Ja nie kasowałam swoich starych filmów, także jak macie ochotę zobaczyć, to możecie. Oczywiście zapraszam Was serdecznie. No i zaczęłam pierwsze filmy nagrywać już tam z Kuala Lumpur. One są o tyle ciekawe, że ja tam trochę nagrałam właśnie też z prac filmów, trochę nagrałam z castingów. Akurat w Malezji naprawdę bardzo dużo pracowałam i to były prace o wiele ciekawsze niż te, które Wam pokazywałam w Hongkongu, dlatego że tam robiłam więcej pokazów. Nie nagrałam wszystkiego, to odpalę sobie od razu kamerkę i będę nagrywać też to, jak schodzę, żebyście mieli ładne widoki. No i tamte filmy z Malezji to jest tragedia, dlatego że one są chaotyczne, nie mają żadnej myśli przewodniej. Wydaje mi się, że do tej pory moje filmy są dość chaotyczne, ale staram się już mieć jakieś tam ramy albo jakiś chociaż temat przewodni, wiecie, o czym nagrywam. No chyba, że to jest taki vlog z dnia. Natomiast w tamtych filmach to ja gadałam o wszystkim po prostu, o wszystkim. I nagrywałam za dużo, zdecydowanie. Te filmy były też dosyć długie. Ale dzięki temu się nauczyłam, dlatego ja w ogóle uważam, że zamiast planować nagrywanie na YouTubie i zamiast na przykład zastanawiać się, jaki sprzęt ogarnąć i tak dalej, to na początek po prostu zacznijcie nagrywać, dlatego że musicie zobaczyć w ogóle, czy to Wam się spodoba. Ja to zrobiłam z ciekawości, też trochę to wynikało chyba z tego, że ja nie do końca odkryłam swoje pasje w życiu i szukałam chyba czegoś takiego, co będzie mnie pochłaniało, co będzie sprawiało, że będzie mi się chciało wstawać, wiecie, co będzie mnie nakręcać. No po prostu szukałam swojej własnej pasji i wydaje mi się, znaczy jestem przekonana na 100%, że to, że zaczęłam nagrywać, odmieniło totalnie moje życie. Wchodzimy teraz na gorące źródła i odezwę się, jak już się może przebiorę. No dobra, odezwę się trochę wcześniej, trochę szybciej, jeszcze przed przebiórką. Tak wygląda wstęp. Ja tutaj już byłam kiedyś i tutaj była woda. Nie wiem, co się stało, że ten basen jest pusty. Troszeczkę to zaskakujące, no ale nieważne. Jesteśmy w pięknej okolicy. Ja wiem, że tutaj się zachwycam cały czas. Spójrzcie na roślinność, już to chyba kilka razy mówiłam, ale naprawdę jest przepięknie. No i tam jeszcze tak, tam są łazienki z tyłu. Tutaj to nie wiem, co się stało. Siedziałam tutaj w tym zbiorniku wodnym, że tak powiem. I tutaj są przebieralnie, które są bardzo proste, ale fajnie to wygląda, takie naprawdę urocze miejsce. A są jacyś ludzie, to mnie oszukali, chyba że to pracownicy. Tutaj zaczynają się takie prywatne źródła, oni tutaj to nazywają chyba jacuzzi. Zobaczcie, taka mała chatka i można tutaj siedzieć 30 minut. No, to są takie zarządzania, wiecie, z czasów, jak jeszcze tutaj dużo turystów przyjeżdżało. Takie prywatne, gorąco źródłowe chatki. Ale piękne kwiatki. O, troszeczkę się różnią od siebie. A, może nie aż tak bardzo. No, nie aż tak bardzo się różnią. Zastanawiam się, co to za przyjemność siedzieć w takiej ciemnej chacie. Ale może są jakieś korzyści z tego. To chyba dla tych osób, które nie chcą być widziane. Tak mi się wydaje, chcą trochę więcej prywatności. Cała woda, która jest tutaj przy tych zbiornikach, to jest naturalna woda z ciepłych źródeł. Oczywiście jesteśmy na Bali, więc tutaj muszą być też ołtarzyki. Ale śliczne. Bardzo mi się podoba, taki naturalny. I przechodzimy do głównego gorącego źródła. Jak pięknie. Akurat są jeszcze inni ludzie, którzy teraz wchodzą do wody, więc muszę nagrywać tak, żeby im nie przeszkadzać. A tam z tyłu jest ceremonia. I tutaj gorąca woda. Znaczy tak na tyle gorąca, na ile jest gorąca w gorących źródłach. Nie poparzymy się, ale jest naprawdę ciepło. I zobaczcie, skąd ona leci. Tam z tyłu jest wodospad, a tutaj są takie kraniki naturalne i piękna, wysoka skarpa tuż obok. Trochę się już tutaj wygrzałam i popływałam, a teraz zabiorę Was pod wodospad.
Ale piękny kadr, tak się cieszę, że tutaj przyjechałam. Siedzę już tak no z ponad godzinkę w tej wodzie. Co prawda nagrałam już wypowiedź swoją, ale nagram ją chyba jeszcze raz, dlatego że nagrywałam tam i troszeczkę słabiej tło wyglądało, ale mam utrudnione zadanie, dlatego że nie jestem tutaj sama. Przyjechała też rodzina z Indonezji, z którą sobie trochę porozmawiałam. Oni są z sąsiedniej wyspy, no i właśnie tak trochę zagadywali, ale bardzo miło, bardzo sympatycznie. Oni w ogóle pochodzą z miasta, z którego my wysyłamy transporty. Możecie zobaczyć gdzieś tutaj, z jakiego miasta. Nie chcę teraz obok nich mówić, żeby nie było, że ich obgaduję, słuchajcie, ale musiałam tak lawirować, wiecie, żeby ich na filmie nie złapać. Co prawda oni zobaczyli, że nagrywam i wręcz sami chcieli się pojawić na filmie, zwłaszcza chłopiec, bo to rodzinka z dwójką dzieci, chłopiec i dziewczynka, więc on cały czas mi się wbijał do kadru. No, ale wracając w ogóle właśnie do tego, dlaczego ja zaczęłam nagrywać. Słuchajcie, ja przez wiele lat, jak pracowałam w modelingu, to pomimo tego, że ogólnie byłam zadowolona, dużo się działo, wiecie, nowi znajomi cały czas, dużo podróży. I to było takie dosyć dynamiczne życie, oprócz oczywiście momentów, kiedy czekałam na castingach albo kiedy czekałam na pokaz, bo tak to nudy straszliwe. Ale czułam taką pustkę, czułam, że tak się nie rozwijam, czułam, że nie dążę do niczego, czułam, że no czegoś mi w życiu brakuje. I ja, nie wiem, wiecie co, jak byłam młodsza, to miałam dużo zainteresowań, ale dość często się nudziłam i też cały czas było tak, że nie zachęcało się mnie do rozwijania moich pasji i właśnie przez to później chyba tak ciężko było mi znaleźć taką swoją pasję. Też jeżeli na przykład ja byłam młodsza i bardzo lubiłam uprawiać sport, byłam kapitanem drużyny w koszykówkę, także słuchajcie, dajcie znać, kto z was grał w koszykówkę. Ja byłam kapitanem i wydaje mi się, że byłam naprawdę świetna. Zresztą nasza drużyna zajęła drugie albo pierwsze, już teraz nie pamiętam, miejsce na całą Warszawę w rozgrywkach międzyszkolnych, także naprawdę byliśmy świetni. No ale później, jak już się zaczęła szkoła taka poważniejsza, to musiałam zrezygnować ze sportu, z czego byłam bardzo niezadowolona, a później jak zaczęłam podróżować, to słuchajcie, co 3 miesiące, jak ja się przeprowadzałam do nowego państwa, no to ciężko było o cokolwiek tak na poważnie rozwijać. Poza tym modeling jest tak nieregularną pracą, że ciężko mi było cokolwiek zaplanować, coś takiego stałego. I ja nie miałam czegoś takiego, co by mnie ekscytowało, czegoś, co by sprawiało, że jak wstaję rano, to aż po prostu chce mi się skakać. Dlatego pomyślałam sobie, a spróbuję z nagrywaniem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Później po Malezji poleciałam do Australii, stamtąd niestety nic nie nagrałam, ale tam też się tak słabo trochę czułam psychicznie, wam o tym mówiłam. Nie udał mi się wyjazd do Australii, no i potem poleciałam do Hongkongu i z Hongkongu już zaczęłam tak na poważnie nagrywać. Bardzo mi pomogło to, że spotkałam Krzyśka Gonciarza. Dostałam takiego kopa, że pojawili się pierwsi obserwatorzy, pierwsi widzowie, co naprawdę bardzo zachęca do nagrywania i wydaje mi się, że chyba każdy twórca, jak widzi, że ktoś ogląda jego filmy, no to zaczyna się tym jeszcze bardziej jarać. I na początku, przepraszam, musiałam tutaj coś pozmieniać. Na początku nie nagrywałam dla... W ogóle YouTube nie był moją pracą, powiedzmy. Dlatego, że w Hongkongu miałam dwie prace. Pracowałam na dwa pełne etaty. Nie chcę, żebyście sobie pomyśleli, że ja tutaj jakieś dzieci nagrywam z przyczajki. Dlatego pokażę wam dowody, że tak naprawdę to te dzieci same chciały być na filmie. Cały czas wbijały mi się do kadru, a najlepsze jest to, tutaj możecie też zobaczyć, że tam machają, pokazują jakieś znaki. Najlepsze jest to, że zanim zaczęłam nagrywać, to siedziały w zupełnie innej części tego basenu. No bo tak się ustawiłam, żeby nikomu nie przeszkadzać. Ale jak zaczęłam nagrywać, to zaczęli mi wpływać do kadru. No więc jak chcą być na filmie, no to słuchajcie, nie będę im zabraniać, nikt w tej sytuacji nie traci. W sumie też dzięki temu YouTube'owi zdecydowałam się na taki szalony krok, że rzucam wszystko i przeprowadzam się na Bali. Miałam nadzieję, że uda mi się utrzymać z YouTube'a, no przez pierwszy rok się nie udawało. A teraz mam to szczęście, że coś, co mnie jara, coś, co sprawia, że po prostu chce mi się wstawać każdego dnia, jest również źródłem mojego utrzymania. Ale nie chcę, żeby tak było, nie chcę, żeby to było główne źródło mojego utrzymania, dlatego że boję się, że po prostu może się tak zdarzyć, że się... Może nie tyle, że wypalę, ale no, chciałabym, żeby cały czas to było robione bardziej z zajawki. Dlatego też bardzo zależało mi na tym, żeby otworzyć sklep. Chciałam, żeby sklep był moim głównym źródłem utrzymania. No i nadal nad tym pracujemy z Dominiką, a żeby YouTube pozostał tą taką zajawką, że po prostu za każdym razem, jak dla was nagrywam, to
cieszę się jak dziecko. Wydaje mi się, że uda mi się to zrobić, jestem dobrej myśli i mogę Wam też podziękować, bo dzięki temu, że jesteście ze mną, dzięki temu, że zostawiacie komentarze, to moja zajawka chyba z dnia na dzień jest coraz większa, tak mi się wydaje. No i w ogóle na przykład też tak się dzisiaj zastanawiałam, czy gdyby nie to, że mam kanał na YouTubie, to byłabym dzisiaj w gorących źródłach. Po pierwsze, być może nie byłoby mnie w ogóle na Bali, bo być może nadal bym się kisiła w małym mieszkanku w Hongkongu. Boże, ja sobie czasami myślę, że miałabym tam przechodzić lockdown, to po prostu padaka w tym takim malusieńkim mieszkaniu 6-metrowym. Nie wytrzymałabym, chyba bym psychicznie się nie wyrobiła i mówię to na poważnie. A więc może by mnie nie było na Bali, być może byłabym teraz w Polsce. A jeżeli nawet byłabym na Bali, to być może nie pojechałabym dzisiaj na źródła. Chodzi mi o to, że YouTube nakręca mnie do tego, żeby odwiedzać miejsca. YouTube nakręca mnie do tego, żeby moje życie było ciekawsze. No bo jeżeli miałabym nudne życie, tylko bym siedziała w domu i wychodziła z Zośką na spacery i nic więcej, to przecież nudno by było, co nie? A tak, to tutaj muszę się zmotywować. Czasami na przykład jak chcę jakiś odcinek nagrać z restauracji, no to sprawdzam, która restauracja jest ładna, żeby nagrać w środku. Staram się odkrywać jakieś nowe miejsca. No ostatnio teraz było troszeczkę mniej vlogów, a to z różnych przyczyn, też między innymi z pogody to wynikało. Także wydaje mi się, że po pierwsze to jest coś, co mnie kręci, to jest moje hobby, to jest moja pasja, a po drugie to jest coś, co mnie też nakręca do tego, żeby robić ciekawe rzeczy. Teraz na przykład rozmawialiśmy na grupie na Facebooku o tym, na co mają pójść następne donaty, żeby wybrać jakiś taki fajny temat przewodni kolejnego vloga. No i wybraliśmy, większość osób opowiedziała się za tym, żebym poszła na kurs gotowania balijskiego, ale w opcji wege. No i pieniądze, które zbiorę z donate'ów następne, pójdą właśnie na coś takiego. Więc będziemy wspólnie wybierać, co będziemy odkrywać. Możecie też za każdym razem po prostu. Wydaje mi się, że fajnie będzie, gdybym robiła też taki raz na jakiś czas vlog bardzo konkretny, który wy będziecie mogli wybrać, jakby co na tym vlogu się pojawi. Pojawiło się jeszcze jedno ciekawe pytanie. Jaki był najlepszy, najszczęśliwszy okres w Twoim życiu? Ja mam dość słabą pamięć, słuchajcie, więc nie zrobię takiej analizy jakby tego wszystkiego, co przeżyłam, bo ja w ogóle uważam, że jestem naprawdę szczęściarą z tego względu, jak fajne mam życie. I też wydaje mi się, że jestem szczęściarą, dlatego że ja doceniam swoje życie. I jeszcze kolejna rzecz mi się wydaje. Wydaje mi się, że ten rok to jest jeden z najszczęśliwszych, które przeżyłam. Mam takie wrażenie, że z roku na rok jest coraz lepiej u mnie, dlatego że odnajduję taką radość w swoim życiu i wypełniłam tę pustkę, o której Wam mówiłam. Mam takie wrażenie, że ja dokądś zmierzam, mam wrażenie, że się rozwijam, mam wrażenie, że idę w jakimś kierunku. I to w ogóle, jak sobie fajnie tutaj życie ułożyłam na Bali, to, że mam znajomych. Niestety dużo moich przyjaciół teraz ostatnio wyjechało, ale niedługo wrócą, więc teraz muszę jeszcze trochę popracować nad gronem moich znajomych. Słuchajcie, ja mam naprawdę dobre życie i wydaje mi się, że właśnie, kurczę, ile razy ja tutaj wydaje mi się, powiedziałam, ja jestem po prostu zadowolona. Lubię, kocham tę taką wolność, którą odkryłam tutaj mieszkając na Bali. Kocham to, że mogę wskoczyć na skuter. Dziś akurat tutaj na przykład przyjechałam późno, miałam w planach wyjechać około godziny 8 rano, ale w końcu wyjechałam z domu około godziny 1, no ale pomimo to cieszę się, że mam taką wolność, że mogę wskoczyć na ten skuter, pojechać gdzieś daleko, odkryć jakieś nowe miejsca, że mogę poznać nowych ludzi. Teraz też zaczęłam się uczyć języka indonezyjskiego, więc czuję, że zaczynam się bardziej rozwijać też intelektualnie nareszcie, bo już długi czas kursów żadnych nie robiłam, a szkoda, bo to jest jednak bardzo istotne, żeby uczyć się nowych rzeczy. Jutro mam kolejne lekcje. No, więc wydaje mi się, że to jest najlepszy rok w moim życiu. Cieszę się naprawdę bardzo i mam nadzieję, że u Was jest podobnie, że czujecie, że zmierzacie w jakimś kierunku, że czujecie, że się rozwijacie. No, tego Wam życzę. Na razie kończę moją wypowiedź, trochę sobie jeszcze popływam i potem chyba już zobaczymy się z trasy, no chyba, że coś jeszcze ciekawego będę miała Wam do opowiedzenia. Znalazłam plantację papryczek chili. Ja właśnie niedługo w moim ogródku zasadzę chili, bo bardzo ładnie wyglądają, chociaż pewnie moje będą troszeczkę mniejsze niż te. No, to była udana wycieczka, ale zaczynają się zbierać ciemne chmury, więc dobrze, że wracam. Bo coś czuję, że zaraz zacznie padać, że muszę spadać jak najszybciej. Bye, bye!
Bye! Na koniec jeszcze pożegnałam się z rodziną z Surabaji. Bardzo sympatyczni byli, ale ciężko mi się nagrywało, naprawdę. Bo oprócz tego, że tam wpływali mi do kadru, jakby wiadomo, że to jest miejsce publiczne, więc ja tam nie narzekam, absolutnie. Ale dosyć głośno też było, więc miałam cięty dzisiaj odcinek mocno, dlatego że czasami to po prostu były takie krzyki, że decydowałam się jednak nagrywać wszystko od początku. No ale trudno, zamarzyło mi się nagrywanie na gorących źródłach, to mam za swoje. Zdziwiło mnie jedno pytanie. Matka rodziny, z którą jakby dzieliłam dzisiaj gorące źródła, zadała mi chyba z 4 pytania, czyli skąd jestem, jak długo tutaj mieszkam na Bali, gdzie mieszkam, w sensie w jakim mieście, i spytała się mnie, ile płacę za rok za dom. Nie wiem, jak wy byście zareagowali na takie pytanie. Ja powiedziałam jej, że teraz nie pamiętam. Nie uważam, że to jest jakieś wielkie faux pas, czy jakaś wielka wpadka. Natomiast to jest tutaj na porządku dziennym, że ludzie się ciebie spytają od razu, a ile zarabiasz, a ile płacisz za dom, i to obcy ludzie. Troszeczkę inaczej chyba niż w Polsce. Ale głośno, co? Jestem wypoczęta, zadowolona. Możemy wracać, chociaż zgubiłam gąbeczkę z mojego mikrofonu. Nie wiem, gdzie się podziała. Mam nadzieję, że dźwięk będzie dobry, ale sama nie jestem pewna. Muszę robić częściej takie wycieczki. Idealnie wybrałam godzinę powrotu do domu, bo wyruszyłam z tamtego miejsca mniej więcej o godzinie 4 po południu. O 6 jest zachód słońca. Tuż po 5 byłam w domu, więc zdążyłam jeszcze nacieszyć się zachodem od siebie z domu. Nie mam pojęcia, dlaczego ja częściej nie podróżuję teraz po wyspie. Wydaje mi się, że wypadłam z takiego fajnego trybu, więc niedługo będę na niego wracać. Niedługo będę wracać na te właściwe tory. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie dotyczące moich filmów, jeżeli na przykład macie jakieś miejsca na Bali, które są waszymi ulubionymi, albo coś was ciekawi, to dawajcie znać w komentarzach, ja komentarze czytam, więc chętnie nagram taki odcinek, żebyście zobaczyli coś, co was ciekawi najbardziej. Coś długi mi ten dzisiejszy odcinek wyszedł, więc nie będę już tutaj przeciągać tego pożegnania, ale serio, jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące tego, jakie miejsca chcielibyście zobaczyć we vlogach, albo czy chcecie jakieś restauracje, żebym odwiedziła, czy jakieś, słuchajcie, dajcie znać. Ja bardzo chętnie te prośby wasze spełnię. Dajcie znać, co myślicie o takim montażu z voice-overem. Czy to dobrze wygląda z takim dubbingiem podczas przebitek? Mam nadzieję, że to dobrze wyglądało. Wielkie dzięki za to, że byliście ze mną. Do zobaczenia w następnym odcinku. A się zaplątałam. Buziaki, bye bye. When I'm down, lift me up with your company. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation, make my life vacation.